Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek Szczepanowicki, Bartnik. W tym odcinku chciałbym zrobić z Wami kolejny przegląd. Ostatnio dodawaliśmy czwarty korpus, czyli kolejną półnadstawkę. Dzisiaj chciałbym przeglądnąć, jak zachowują się rodziny. Czy rodziny, w których widziałem mateczniki, ostatnio dalej je pociągnęły, czy dalej zalewają miseczki. Czy połówka coś dała, jeśli chodzi o rozładowanie nastroju. Ale to wszystko się okaże podczas filmu. Zapraszam do oglądania. Ta rodzina akurat nie była w stanie rojowym, ale bardzo mocno zalewała gniazdo. Mimo że miała połówkę jako miodnie, cały korpus jako miodnie, no i cały korpus jako rodnie. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Na szybkiego zobaczę, czy posklepiły coś miodu. Mam nadzieję, że za jakiś tydzień uda mi się zrobić miodobranie. No, już coś próbują sklepić. Ładnie ramki nabite. Tutaj już troszkę lepiej. Nie będę dalej grzebał. Ściągnę trochę tych korpusów, bo jest tak wysoka wieża, że statyw mi nie dostaje. Ale jeszcze wcześniej sobie zerknę, czy przypadkiem nie ma mateczników ratunkowych. Bardzo ładnie to widać od spodu. Ok. Przeglądnę, co tutaj słychać w dużej miodni. No, ładnie zalane. Klon Jawor dalej walczy. Ładnie nektaruje. Tutaj węza następna podlana. No, pszczoły mają teraz dużą powierzchnię do odparowania. Tutaj ostatnio pewnie dodawałem węzę z rodni. Też już jest zalewana. Nie węzę, tylko ramkę z czerwiem krytym. I tutaj są mateczniki ratunkowe. Ta ramka była niedawno tutaj wstawiana. Muszę je zerwać, żeby mi się tutaj jakaś młoda matka nie wygryzła. Dodałem połówkę pod tą dużą miodnię, no i pszczoły dalej są od matki i czują bezmateczność. No i na starszych larwach jeszcze pociągnęły mateczniki. Tu jakaś miseczka. Czasem się może zdarzyć, że trutówka może złożyć jajko w miseczce. I pszczoły będą chciały wychować taką matkę. Tu jest ramka z węzą. Ona pewnie jeszcze pójdzie na dół. Tutaj była jakaś duża miseczka. Tu jest ciężka ramka z miodem. Tu jest czerw trutowy, tu widzę jakąś miseczkę. Ale tutaj nic nie ma. Tutaj węza zalana. No i ostatnia ramka to była ramka z pierzgą zabrana. Trochę pszczoły ją oczyściły z pierzgi. Dobra, zobaczymy teraz, co słychać w półnadstawce, która została ostatnio dodana. Trochę trutni się uzbierało, więc je teraz uwolnię. No i zobaczmy, co tu słychać. Pięknie zalana. Ogólnie przeglądałem te mocniejsze rodziny, które dostały czwarty korpus i praktycznie większość zalane już zaczynają sklepić. I ta półnadstawka pójdzie za niedługo do wirowania. Tu już też zaczynają sklepić. I to wszystko byłoby w rodni. Matka by na pewno wyprowadziła się z częścią pszczół. A tak to pszczoły zagospodarowały półnadstawkę. Tutaj jest zaczerwiona część, a tutaj jest miód, więc matka tutaj wyszła.
ale tutaj jest zalana. Na środku tylko jest tutaj parę jajeczek. Tu już ciężka ramka nabita. I jest tutaj mateczka. Zrzucę ją na dół. Ok. No i tutaj kolejna ramka nabita, także trafna decyzja. I podejrzewam, że i tak w rodni coś tam jest. Dobra, ściągam tą połówkę. O, trochę waży. Dobra, i teraz zobaczymy, co słychać w rodni. Tutaj mam ramkę z pierzgą okrutkową. Od razu szukam, czy nie ma mateczników. To sobie odłożę. O, jest cała zalana. Nakropem. Tutaj się czerw wygryzł. Zostało jeszcze na obrzeżach. Wiadomo, matka czerwi eliptycznie, od środka do zewnątrz. Tutaj była ramka z węzą, no oczywiście też jest u góry zalana. Więc dalej będę poszerzał tą rodzinę, ona dostanie piąty korpus. Czyli kolejną półnadstawkę. No tutaj jest. Trochę zasłaniam sobie światło. Tutaj jest ramka z węzą odbudowana, zaczerwiona. Tutaj już czerw sklepią. Zobaczcie, co rotacja dała, tak samo. Mam praktycznie całe gniazdo już odbudowane. I niektóre ramki już raz zaczerwione. W późniejszym okresie pszczoły już gorzej odbudowują. Nie chcą się rozwijać na jasnych plastrach, bo już zbliża się jesień. Dlatego musimy jak najszybciej odbudować gniazdo, żeby później się tym nie przejmować. O, matka tu zeszła. Ale nawet tego miodu tutaj nie ma. Bardzo podoba mi się ta rodzina. I z tej rodziny, z tej matki pociągnę sobie kolejne matki. Mimo że wszystko wyzalewane było, matka nie wpadła w nastrój rojowy z pszczołami. I to o to właśnie nam chodzi. Dobra, tutaj kładę kolejną nadstawkę. Tutaj już daję 4 ramki węzy w środek, reszta susz. Jeszcze mi się tam 8 korpusów takich uskładało. I teraz tu idzie krata. I składam ulta jakby. Teraz duża miodnia. Kolejna połówka. Powałka. I rodzina przeglądnięta. Ewentualnie mogę zadecydować, że jeżeli będę miał tu słabszą rodzinę, która nie ma miodu zbyt dużo, a ani nie sklepi, ani nie nosi, więc taką połówkę, którą przed chwilą widzieliście, którą pszczoły zalały, mogę dać tamtej rodzinie i pszczoły tą połówkę zasklepią, a tutaj no to też może być opcja, że zanim ją zasklepią, no to minie trochę czasu, a akacja już jest na ramieniu, chociaż nie wiem, czy coś z tego będzie, bo zapowiadają tydzień paskudnej pogody, no i niestety pewnie akacja przepadnie. Ale z drugiej strony też przez ten tydzień niepogody pszczoły odparują dobrze miód, no i będzie już porządne miodobranie. A teraz jestem przy pierwszym odkładzie. Jak pamiętacie, tutaj rodzina wpadła w nastrój rojowy, były tu już podlane mateczniki i zobaczymy, jak wygląda tu sytuacja. Szybko zerknę, jak tam z miodem sprawa, czy dosklepiły te ramki, co ostatnio były.
No i pięknie, tu praktycznie widzę, cała połówka pójdzie do odebrania. Już jest ciężka. Zobaczymy, co słychać w dużej miodni. No, jest tutaj matecznik. Jest też opcja, że jest ratunkowy. Oczywiście dostałem szczała. No i po co? Nie przeżyjesz teraz. Ale przynajmniej wam pokażę, jak ściągać żądło. Żądło nigdy nie ściskamy tutaj palcami, bo jest tutaj woreczek z jadem. Trzeba po prostu dutem do boku wyciągnąć. Ok. No to działamy dalej. Tu widzę, że coś górę zaczynają sklepić. Skoro połówka już jest zasklepiona, no to tutaj tym bardziej kombinują. Tutaj była ramka przeniesiona. I tutaj jest jakiś matecznik ratunkowy. Na starej larwie widzę, bo jest bardzo malutki. Oczywiście wrócę się do tamtej ramki, bo na której idę? Na tamtej, bo nie ściąłem tego matecznika. Też malutki jest, tak jakby był na starej larwie. O, mateczniki rojowe to raczej lufy, bo taki matecznik powstaje bezpośrednio z jajka. Matka tam składa jajko i matki rojowe wychodzą bardzo ładnie. Tutaj węza. Dobra, następna ramka. Też była ramka z czerwiem wyciągnięta. Ale tutaj nie widzę mateczników ratunkowych. Kolejna ramka była z czerwiem wyciągnięta. Czerw się wygryzł. Również tu nie widzę mateczników ratunkowych. Kolejna ramka z czerwiem, jest jakaś miseczka, ale nie powinna być zaczerwiona. Tu jest ciężka ramka, była to ramka z suszem. Też ładnie ją zalewają, już zaczynają sklepić. Tu ramka z węzą, zaczynają sklepić. No i na ostatniej ramce widzę też czerw. Też już tutaj jest posklepiona, ale nie widzę tutaj mateczników. Dobra, ściągnę dużą miodnię. Tu jeszcze chowam tą ramkę. Widać, że pszczoły przeniosły pokarm z tej ramki do dużej, do górnej nadstawki. Zasklepiły tam miód. I pewnie w dolnej połówce, którą ostatnio dostawiłem, będzie sporo miodu. Bo oczywiście krata tworzy barierę. No pewnie nabite. I dalej byłoby to w rodni. Tu widzę pierzgę, więc mogła matka coś podczerwić na następnej ramce. Ale jeszcze nie ma jajek. Ładnie zalana, już zaczynają sklepić. No, parę jajek jest w komórkach trutowych. Tutaj ramki z węzą odbudowane. Tutaj jest pusta ramka. Tutaj zalana. Tutaj również.
Tutaj zaczynają sklepić. A ostatnio lżejsza z tej strony jest, a z tej strony już nie ma. Ładnie sobie pszczoły przyniosły. Zobaczymy, jak tam sprawa w gnieździe. Tutaj jest pierzga. No dalej widzę, budują miseczki. Matki tu nie widzę, więc mogę sobie już strząsnąć pszczoły. Jest tutaj zalana pewnie miseczka. Oczywiście. Więc ta rodzina już wpada w konkretny nastrój rojowy. Tu jest węza odbudowana, zaczerwiona. Jest tutaj też pierzga, bo była to w miarę skrajna ramka. Tutaj jest już czerw zasklepiony. Wianek pokarmu. Tutaj jest ramka z węzą, która jest zaczerwiona, już pszczoły sklepią. Tutaj jakaś miseczka, no ale jest jajko. Tutaj jest kolejna miseczka. Jest jajko. Tutaj ramka cała zaczerwiona. Tutaj jest miseczka, ale nie ma jajka. Z drugiej strony nawet nie jest najgorzej. Zrobimy pewien zabieg i zabierzemy im nadstawkę miodu do słabszej rodziny. No budują miseczki, coś tam zaczerwiają, ale jak odbierzemy im miód, o, tutaj jest zaczerwiona, tutaj jest matecznik, to nawet na wygryzieniu chyba, bo dosyć czarny się robi, nie, jeszcze nie. Tutaj jest miseczka z jajkiem oczywiście. Ale jest też opcja, że jest to są to mateczniki ratunkowe. Jeszcze raz przejrzę tę rodzinę, sprawdzę, czy są faktycznie jajka. Bo możliwe, że rójka już wyszła stąd, tylko wróciła, nawet tego nie widziałem, a matka została w trawie i zginęła. Dobra, przeglądnę jeszcze raz tą rodzinę i zaraz powiem wam, jaka sytuacja. Dobra, jest mateczka z jedynką, ale ta rodzina jest w mocnym stanie rojowym. Matka dalej składa jajka. Jest troszkę odchudzona, ale zaraz zrobimy zabieg przeciwkorojowy. A wygląda to tak. Mam osobną dennicę. Biorę całą rodnię. Na starą dennicę kładę miod niedużą. Tu mogę sobie postawić kolejną miodnię. W rodni jest sporo pszczoły jeszcze, więc trochę strząsnę tutaj do pozostałej miodni. Daję sobie tu pół korpus, żeby mi pszczoły się nie rozlewały. I tu była na końcu matka. Więc od tyłu tutaj strząsnę sobie pszczoły.
Bo czasem mogą nie wrócić do macierzaka i matka będzie miała się z kim wyroić. Ok, myślę, że wystarczy. Ja to jeszcze skontroluję. I jeszcze ważna sprawa, muszę znaleźć ramkę z larwami, żeby mi ta rodzina tutaj nie wpadła w stan trutowy. Jeszcze to sobie ściągnę. Tutaj ze środka wyciągnę sobie ramkę, żebym wiedział, że jest ze środka wyciągnięta. Akurat tutaj pszczoła się wygryzła, więc muszę znaleźć inną ramkę, bo się wygryza. Ale damy taką węzę, która jest troszkę z pokarmem, trochę mają miejsca. Wstawimy ją tutaj. Ok. A ramkę z jajkami daję w środek i z larwami, żeby mogły pszczoły ciągnąć, o tu nawet zapomniałem matecznika, żeby mogły ciągnąć matecznik ratunkowy i żeby nie strutowiały. Wracam z powrotem też tą ramkę. Pszczoły dalej będą pracować, będą zalewać tą dużą miodnię i teraz jest ok. Tu już kraty nie daje. Wraca duża półnadstawka zabita. A tutaj idzie półkorpus z pokarmem. No i teraz rozebrałem rodzinę na pół. No i tutaj daję powałkę. Mam szerokie podstumenty, więc mogę taką rodzinę sobie przesunąć w lewą stronę. Dobra, wykonałem podział. Jeszcze raz wam wytłumaczę. Tutaj była duża rodzina. Składała się ona z dwóch dużych korpusów i z dwóch półnadstawek. Jak widzieliście, pszczoły wpadły dosyć na nastrój rojowy. Matka dalej składa jajka, więc jest opcja, że da się tą rodzinę po prostu uratować od wyrojenia. Mimo że mam podcięte skrzydełka u matek i taka matka wyląduje w trawie, ale wiadomo, że lepiej zapobiec wyjściu roju. Chociaż on i tak z powrotem wróci na uli, będzie nawet na nim wisiał. Dobra, jeszcze raz tłumaczę. Tutaj poszła stara matka, czyli cała rodnia z czerwiem. Nad nią dałem jeszcze nadstawkę miodu, który pszczoły niedawno przyniosły, bo tą nadstawkę niedawno daliśmy. I właśnie o to mi chodziło, żeby nie zostawić tej rodziny bez pokarmu. A ta rodzina, widzicie, sama lotna pszczoła tam wraca z pyłkiem, a tutaj mało co, po prostu pszczół wchodzi do ula. Stąd pszczoła lotna też wyjdzie i wróci z powrotem tu do macierzaka. I tutaj pasowałoby jeszcze zaopatrzyć rodzinę w wodę, bo jednak tej pszczoły lotnej nie jest zbyt dużo. Pszczoły dalej karmią, mają tutaj sporo czerwiu, ale najważniejsze, że jest matka, że jest pierzga, że jest pokarm i z tej rodziny pszczoły bardzo szybko przekwalifikują się na lotną pszczołę i będą dalej nosić pożytek. Ta rodzina będzie się dalej rozwijać. Matka tu czerwi, ta rodzina znowuż będzie nosić miód. Nie ma do wykarmienia czerwiu zbyt dużo, więc będzie odkładać ten miód. Daliśmy tutaj ramkę z czerwiem otwartym, żeby pociągnęły sobie mateczniki ratunkowe. Bez tego pszczoły nam strutowieją. Oczywiście nie szybko, ale jeżeli już zabraknie czerwiu, no to po prostu możemy taką rodzinę bardzo łatwo stracić. Jak widzicie, ja mam dosyć szerokie podstumenty, więc odsunąłem ile się dało rodzinę od rodziny.
Pod tym względem również, żeby no, ta pszczoła lotna nam uciekła z tego dodatkowego ula. Jeżeli nie miałbym tutaj miejsca, no to na chwilę bym odstawił taką rodzinę na pasieczysku w inne miejsce i bym wywiózł, bo później te dwa korpusy muszę ze sobą połączyć. A później będzie to łatwa sprawa, bo tutaj będzie sporo czerwi ukrytego. Matka tu dalej będzie czerwić, tam będzie sam miód, gazeta. Łączymy obydwie rodziny i sprawa załatwiona. A jeżeli nie miałbym miejsca na taki manewr, no to wolałbym wywieźć, żeby te rodziny z powrotem połączyć, bo jeżeli bym odstawił tą rodzinę na tym pasieczysku, no to pszczoły się nauczą latać do tego miejsca, no i już będzie problem z połączeniem. A tak to te rodziny po prostu będę przybliżał do siebie i w momencie połączenia po prostu połączę i bardzo łatwo znajdą drogę do wspólnego ula. Przeglądałem większość pszczół na pasieczysku, no i praktycznie ta jedna rodzina mi tutaj świruje, reszta ładnie wyszła z nastroju rojowego. Podokładałem im sporo miejsca, mają praktycznie przerotowane gniazda. I z drugiej strony też dodam, że jeżeli bym bardzo szybko nie wymieniał plastrów gniazdowych, no to tutaj zostałyby czarne plastry, tam by została węza, której pszczoły i tak nie odbudują, bo nie mają tam matki, więc szybka rotacja spowodowała to, że tam mam stare plastry i te plastry pójdą do wymiany, pszczoły zaleją je miodem, tu matka dalej czerwi na moim odnowionym gnieździe i na tym gnieździe ta rodzina pójdzie do zimy. Jak minie stan rojowy, myślę, że jakieś za tydzień, za dwa tygodnie te rodziny z powrotem będą połączone. Oczywiście mógłbym postawić korpus na korpus, odwrócić dodatkowy wlotek. Są też takie metody, ale denerwowało mnie to przeważnie, że pszczoły miały wlot z drugiej strony. Ciężko było do takiego ula podejść. Później pszczoły błądziły, a tak to mam taką metodę, że praktycznie ule są od siebie odsunięte. Później łatwo je przybliżyć i zestawić w jeden ul z powrotem. Zapomniałem jeszcze dodać, że w tej rodzinie włożyłem kratę. Teraz właśnie włożyłem, żeby matka mi nie zaczerwiła tej górnej nadstawki, w której jest miód, żeby mogły pszczoły również w tej rodzinie zasklepić i żebym mógł ten miód odwirować. Mam nadzieję, że wystarczająco osłabiłem tą rodzinę, że lotna pszczoła wróciła do macierzaka. No i oczywiście matka, żeby nie miała się z kim wyroić. Za kilka dni skontroluję, czy dalej nie ciągną mateczników, bo na przykład zdarzyło mi się, że miałem w swojej pasiece bakwasta. Jak wpadł na sój rojowy, to nawet jak zrobiłem jednoramkowy odkład z matką, to i tak ten odkład dalej chciał się roić. Dobra, to tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.